Witam również pana dyrektora Macieja Kopka, pana dyrektora Marka Kornika, dyrektora spraw ekonomicznych, panią Małgorzatę Kufel-Naczaną, pielęgniarkę oraz pana doktora Pawła Szymańskiego, przewodniczącego Rady Ogólnopolskiej. W pierwszej części konferencji będzie podsumowanie roku 2020 oraz plan na 2021 rok. W drugiej bilans strat i nadużyć w zarządzaniu pana dyrektora Marka Nowaka. W trzeciej części mogą państwo zadawać pytania. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Tak jak zostało tutaj przedstawione, chcielibyśmy państwu przedstawić dość obszerną informację, a zarazem syntetyczną informację na temat tego, jak funkcjonuje szpital, jakim jest obecnie stanie, jak zakończył rok poprzedni, jak to wszystko zostało sfinalizowane przez Radę Miasta oraz przedstawić w dalszej części działania, które cały czas prowadzimy na drodze poprawy sytuacji, czyli działania restrukturyzacyjne oraz sytuację, jaką dostaliśmy w spuściźnie po byłym panu dyrektorze szpitala, z którą walczymy cały czas, którą staramy się naprawiać i która, mamy nadzieję, niedługo ulegnie znaczącej poprawie. Szanowni państwo, w trudnym okresie czasu, w jakim działamy od momentu, kiedy objęliśmy tutaj swoje funkcje dyrektorskie w tym szpitalu, zadziało się bardzo wiele. Przede wszystkim szpital zdał bardzo trudny egzamin, bowiem stanowiąc znaczące ogniwo w zwalczaniu pandemii poprzez powołanie go przez wojewodę kujawsko-pomorskiego szpitala jednoimiennego, w trudnej sytuacji związanej z jednocześnie prowadzoną restrukturyzacją wykonał wzorcowo swoje zadania. Wszystkie działania, które zostały nam narzucone, które musieliśmy zrealizować w ramach walki z pandemią, przy jednoczesnych działaniach związanych z podnoszeniem jakości w szpitalu, z wychodzeniem z trudnej sytuacji finansowej, były realizowane na bieżąco. Przełożyło się to na dodatnie wyniki finansowe za rok 2020. Przypomnę, że w roku 2019 wynik finansowy to była strata ponad 50 milionów złotych. Wynik finansowy za rok 2020 jest kwotą 34 milionów prawie zysku. Zmniejszyły się też zobowiązania wymagalne szpitala, co było możliwe dzięki temu, iż szpital działając jako jednoimienny, jako wiodąca placówka w zwalczaniu pandemii, miał dużo większe przychody niż osiąga standardowo realizując kontrakt coroczny z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiele aspektów związanych z zaangażowaniem personelu, któremu należą się szczególne podziękowania za ten trudny czas, za wytrwałość, za poświęcenie, za to, co zrobili, by ten szpital utrzymać, by pokazać, że jest zdolny do działania w najtrudniejszej sytuacji, że nie ma przeszkód, które są w stanie ten szpital zniszczyć. Nawet te, które zostały nam przekazane w spuściźnie przez poprzedniego pana dyrektora, nie są w stanie zburzyć determinacji, jaką posiada ten personel oraz cała załoga tego szpitala, aby iść do przodu, by wychodzić z tego kryzysu i by pokazać, że jesteśmy znaczącym ogniwem w systemie opieki zdrowotnej w województwie, w regionie i w całym kraju. Proszę państwa, w ostatnim czasie Rada Miejska przyjęła sprawozdanie szpitala za rok 2020. Przyjęto uchwałę o podziale wyniku finansowego, który został w całości przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Z lat ubiegłych jest to precedens w tym względzie, że jak pamiętamy w latach poprzednich sprawozdania finansowe szpitala nie były zatwierdzane, bowiem nie było możliwości pokrywania ujemnych wyników finansowych szpitala. Cały czas prowadzimy działania restrukturyzacyjne oparte o przyjęty plan naprawczy szpitala. Działania te polegają głównie na redukcji kosztów. Cały czas pozyskujemy też dodatkowe przychody. Staramy się, aby utrzymać wysoki kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizować wszystkie zadania w sposób niezakłócony. Jednocześnie prowadzimy optymalizację zarządzania poprzez redukcję stanowisk kierowniczych. Przyjęty niedawno przez Radę Miasta statut, nowy statut szpitala przewiduje zmniejszenie liczby stanowisk dyrektorskich, o co nas cały czas posądzano, iż dyrekcja w tym szpitalu w tej chwili jest droższa niż kiedykolwiek. Otóż z 6 stanowisk dyrektorskich pozostają 3 po zmianie. Reszta stanowisk będą to stanowiska kierownicze, dostosowane do potrzeb i wymogów naszej działalności. Proszę państwa, w okresie funkcjonowania szpitala jako jednoimiennego oraz w tej chwili, w roku bieżącym, szpital pozyskał rekordowe
kwoty środków ze źródeł zewnętrznych na różnego rodzaju zadania o charakterze inwestycyjnym, zarówno w sferze infrastruktury, przypomnę, budynek na ulicy Szpitalnej został odnowiony, w tej chwili jest tam zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz podstawowa opieka zdrowotna, jak i zakład medycyny paliatywnej. Natomiast bardzo mocno, znacząco poszerzyła się baza sprzętowa o nowoczesne jednostki aparatury sprzętu medycznego, co było możliwe dzięki właśnie zaangażowaniu dodatkowych środków finansowych na walkę z pandemią i to wykorzystaliśmy optymalnie, jak tylko się dało. Cały czas jesteśmy na drodze pozyskania dalszych środków. Myślę, że skończy się to sukcesem i dalej będziemy ten szpital rozwijali i odnawiali sukcesywnie. Jak wiadomo, szpital jako pierwszy w województwie rozpoczął akcję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Rozpoczęliśmy to jeszcze w roku 2020 i kontynuujemy. W tej chwili mamy na koncie ponad 40 tysięcy zrealizowanych szczepień. Co ważne, mimo widocznego spadku ilości szczepień w kraju, u nas ten poziom cały czas utrzymuje się jako bardzo wysoki, a co istotne dla Grudziądza i jego mieszkańców, coraz więcej tych szczepień obejmuje właśnie populację mieszkańców Grudziądza i okolic. Także to też jest bardzo ważna rzecz. Także jeżeli miałbym podsumować okres działania szpitala od momentu rozpoczęcia naszej misji jako dyrekcji, nowej dyrekcji szpitala od 2019 roku, jest to proces, który powoli prowadzi do systematycznego wychodzenia z kryzysu, systematycznej poprawy wyników finansowych, zmniejszania zobowiązań wymagalnych, cały czas przy regularnym rozwoju polegającym na odnawianiu bazy sprzętowej szpitala oraz na odbudowie infrastruktury szpitalnej. Jednocześnie, tak jak Państwo też już wiecie, nawiązujemy na bieżąco kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju. Głośno było o tym, iż podpisaliśmy list intencyjny z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Kształcimy pielęgniarki we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Trwa kolejny nabór na semestr jesienny. Także przewidujemy, iż rozwój szpitala będzie nie tylko ograniczał się do podtrzymywania stanu, który mamy w chwili obecnej, ale również będzie to cały czas rozwój nowoczesnych, nowszych technologii medycznych, rozwój naukowy, a więc wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby ta medycyna była coraz lepsza, coraz skuteczniejsza i aby szpital cały czas podkreślał swoją wartość w całym systemie opieki zdrowotnej w kraju. Niestety, proszę Państwa, cały czas też musimy borykać się z pewną sytuacją, która została nam w spuściźnie po byłej dyrekcji szpitala. Po byłym dyrektorze konkretnie, chodzi mi o pana Marka Nowaka. W tym celu został opracowany dokument zwany bilansem strat. Są to różnego rodzaju niewyjaśnione nadużycia i nieprawidłowości w zarządzaniu szpitalem przez pana Marka Nowaka. Proszę Państwa, ten dokument obrazuje różne zjawiska, głównie te, które w znaczący sposób wpłynęły na obraz sytuacji finansowej, czyli ujemne wyniki, ale także ogromny poziom zadłużenia szpitala. Krok po kroku, tak jak powiedziałem, staramy się z tej zapaści wychodzić, jednak niejasności, które zostały po byłym dyrektorze, wymagają bezwzględnego wyjaśnienia. Uważamy, że opinia publiczna, jak i wszyscy mieszkańcy Grudziądza, okolic, pacjenci tego szpitala powinni dowiedzieć się, poznać prawdę o wszystkich aspektach, jakie towarzyszyły zarządzaniu przez pana Marka Nowaka, nadużyciach i niedociągnięciach, które towarzyszyły jego rządom w tym szpitalu, które ten szpital niszczyły, które poprzez szpital zniszczyły też finanse miasta Grudziądza. Dzisiaj to wszystko przekłada się niestety na mieszkańców, którzy muszą za to płacić i ponosić te koszty wychodzenia tego szpitala z ogromnego kryzysu, w jakim się znalazł. Przedstawimy też troszeczkę nowych faktów, które nigdy nie były na światło dzienne wystawiane. Nie chcę w tej chwili prowadzić dużej polemiki nad tymi faktami. Bardzo syntetycznie przekażę pewne informacje, abyście Państwo mogli sami wyciągać z tego tytułu wnioski. Bo zadając konkretne pytania, czy było przypadkiem to, że hurtownie danych, czyli program informatyczny,
i jego budowę, jego wdrożenie w szpitalu powierzono firmie, której właścicielem był zięć pana Marka Nowaka. Firma ta obsługiwała szpital przez okres od 2015 do 2018 roku, oczywiście z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, i w tym czasie zarobiła od szpitala ponad pół miliona złotych. To była kwota ponad 540 tysięcy złotych. Proszę Państwa, czy prawdą jest, że trzy spośród pięciu kancelarii prawnych obsługujących szpital współpracowały i do dzisiaj współpracują prywatnie z panem Markiem Nowakiem, bazując na pieniądzach szpitalnych obsługiwały prywatne sprawy pana dyrektora Nowaka? Czy prawdą jest, że bulwersujące całą kadrę szpitala i pacjentów zwolnienie lekarzy radiologów było spowodowane w tym, że należało zatrudnić zewnętrzną firmę do opisów badań radiologicznych? Czy przypadkiem jest, że w tej firmie akurat znalazła zatrudnienie córka pana Marka Nowaka? Stało się tak i jest to proces, z którego do dzisiaj wychodzimy, już na szczęście skutecznie, a to zawirowanie spowodowało, iż zarówno w sferze radiologii, jak i w sferze obstawienia innych dziedzin, takich jak szpitalny oddział ratunkowy, mieliśmy bardzo poważne problemy, bowiem jest dużym ryzykiem przyjmować dyżur w szpitalnym oddziale ratunkowym, nie mając zaplecza w lekarzu radiologu, który może od ręki wykonać pilne i opisać pilne badanie w przypadku stanu zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Tak niestety było. Czy to prawda też, że żona pana Marka Nowaka była najlepiej zarabiającym ordynatorem w szpitalu? I czy prawda, że na czas przygotowania doktoratu dla pana żony pana Marka Nowaka zatrudniono, a po obronie zwolniono panią promotor, która miała pomagać i za pieniądze szpitalne być wynagradzana, pomagać pani Nowak w realizacji jej ambicji naukowych? Czy pan Marek Nowak zdawał sobie sprawę z faktu, że zastawiając pod zastaw, pod pożyczki, które brał w firmach pożyczkowych, w parabankach różnego rodzaju, sprzęt medyczny ratujący życie, w tym respiratory dla noworodków, narażał zdrowie i życie tych pacjentów? Czy wiedział, że może dojść do sytuacji, w której nagle zabraknie tego sprzętu, bo zostanie w drodze egzekucji skonfiskowany szpitalowi? Czy myślał o tym, zawierając tę umowę i zastawiając te sprzęty pod swoje ambicjonalne działania? Czy pan Marek Nowak świadomie i z premedytacją wprowadził w końcu państwa w błąd, jako reporterów, dziennikarzy, którzy podczas konferencji prasowej w dniu 26 października, kiedy ogłaszał swoją dymisję, mówiąc, że zostawia szpital w dobrej kondycji finansowej i że dysponuje on w tym momencie środkami finansowymi na koncie w wysokości 22,5 miliona złotych, czy to była prawda, bo w tym dniu, niczego nie powiedział państwu, podpisał umowę na 14 milionów pożyczki. Tak zostawiał szpital. Takie środki były na koncie, proszę państwa. 22,5 miliona, z czego 14 w tym dniu podpisana umowa pożyczki. Do wglądu, proszę państwa. I taka jest relacja i takie są prawdziwe fakty o tym, co mówił pan Marek Nowak. Czy to prawda, że pan Marek Nowak podpisał umowy na kolejne pożyczki oraz różne złe długi obciążające szpital, nie uzyskując w tym zakresie ani opinii Rady Społecznej Szpitala, ani też pozytywnej decyzji Urzędu Miasta? Proszę państwa, ja przekazuję państwu te informacje, abyście w stosownym czasie mogli zadać te pytania i skierować je do odpowiedniej osoby, a jednocześnie w miarę jak będziecie państwo uważali to za stosowne, podjąć działania we własnym zakresie, które będą mogły te sprawy unaocznić i jeszcze bardziej opinii publicznej je wyjaśnić. Wierzę, że państwa rzetelność dziennikarstwa, państwa powołanie spowodują i pomogą wyjaśnić te nadużycia, które zostały popełnione przez byłego dyrektora, aby mieszkańcy mieli pełen, rzetelny obraz, jak faktycznie wygląda ta sytuacja, a nie obraz, jaki jest przedstawiany często bardzo subiektywnie i fałszywie przez pana Marka Nowaka. Proszę państwa, na jednej z konferencji pan Marek Nowak zarzucił nam jako dyrekcji, że nie realizujemy należności szpitala, które zostawił on w spadku w kwocie 55 milionów, podpisując w zasadzie fikcyjny akt, który przenosił majątek do grudziąckich inwestycji medycznych, pozostawiając
przenosząc też zadłużenie wobec firmy Siemens Finance, które spłaca dzisiaj miasto, dokapitalizowując tą spółkę, a jednocześnie w drodze różnicy powstałej między wartością majątku a pożyczką, którą spłaca miasto, powstała należność dla szpitala na kwotę 55 milionów ponad złotych. I pan Marek Nowak twierdzi, że dyrekcja nie ściąga tej należności, mając taką możliwość. Proszę Państwa, podpisując umowę na tą transakcję, pan Marek Nowak podpisał się pod takim oto sformułowaniem. Przy czym strony postanawiają, iż powyższa wierzytelność, te 55 milionów, może na żądanie spółki, czyli Grudziąckich Inwestycji Medycznych, zostać rozliczona także w ten sposób, iż szpital wniesie wierzytelność na pokrycie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w okresie między datą sprzedaży a upływem 3-letniego terminu zapłaty wyżej wymienionej kwoty, jakiekolwiek odsetki nie będą naliczane. Proszę Państwa, czyli pan Marek Nowak świadomie dokonał transakcji finansowej, która była nierealna, bowiem skąd Grudziąckie Inwestycje Medyczne mają wziąć 55 milionów i w jaki sposób szpital ma to wyegzekwować? A z drugiej strony, po co nam udziały tej spółki? Co nam to daje? Ta spółka przecież nie prowadzi działalności. Ona nie przysporzy szpitalowi żadnej wartości dodanej. Była to fikcyjna operacja mająca na celu przede wszystkim podwyższenie sztuczne wyniku finansowego w danym roku i zwiększenie wartości należności, które są absolutnie nieściągalne. A ten wynik finansowy, skoro był taki dobry w jednym roku, to czemu w roku następnym z powrotem była to strata 70 milionów złotych? Co zrobił pan Nowak więcej, żeby faktycznie podreperować szpital, a nie fikcyjnymi operacjami finansowymi retuszować te wyniki i należności? Niech odpowie może pan dyrektor na to pytanie. Szanowni Państwo, do Waszej dyspozycji pozostawiam materiał, który przygotowaliśmy po zakończeniu konferencji. Jest dla każdego z Państwa dostępny w postaci takiej szybkich dokumentów. Zapraszam do analizy i bardzo proszę o właściwe wykorzystanie tego materiału. Bardzo dziękuję Państwu. Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o te stanowiska dyrektorskie i zmiany statutu z 6-3, jaka to jest oszczędność dla szpitala, jeżeli chodzi o pieniądze? Bo to też główny zarzut wpłynął właśnie ze strony pana Marka Nowaka, że te środki na te stanowiska są zdecydowanie większe niż za jego rządów. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to jest nieprawda, że środki, które my przeznaczamy na wynagrodzenia dyrekcji, są większe niż na rządów pana Marka Nowaka. Wiem, pan Marek Nowak skutecznie ukrywał część środków, które były, tak naprawdę służyły jego interesom prywatnym. Mianowicie mówiłem tutaj w trakcie wystąpienia o tym, że pan Marek Nowak bardzo gdzieś na podtekście, można to było zrozumieć, bardzo dbał o członków swojej rodziny, zarówno o córkę, tak jak mówiliśmy, która była zatrudniona w firmie opisującej badania radiologiczne, jak i o żonę, która była najlepiej wynagradzanym ordynatorem szpitalu. To, co pan Marek Nowak nie dostał jako dyrektor, to odebrał poprzez członków rodziny i tutaj trzeba mówić o tym otwarcie. Jeżeli nie można czegoś wziąć osobiście, to dam członkom rodziny, w końcu i tak wyląduje to we wspólnym budżecie rodzinnym. Także tutaj, jeżeli mielibyśmy przekładać to na relacje między wynagrodzeniami poprzedniej dyrekcji, a obecnej, to oczywiście wprost, gdybyśmy porównali wynagrodzenia dyrektorów, to one się zmieniły, ale zmieniła się sytuacja w kraju, zmieniły się wartości wynagrodzeń przeciętnych, wynagrodzenia minimalnego. A chciałbym powiedzieć najważniejszą rzecz. Proszę ocenić samemu, czy droższy jest zarząd, który na liście płac ma mniejszą być może kwotę, ale jego rządy kosztują co roku szpital 35 milionów kosztów finansowych polegających na obsłudze zadłużenia wygenerowanego przez ten zarząd? Czy zarząd, który na liście płac wygląda jako lepiej wynagradzany, ale jego rządy powodują, że zmniejsza się zadłużenie, że zmniejsza się problem finansowy szpitala, maleją straty, wręcz mamy dodatnie wyniki finansowe, no to który zarząd jest droższy? To jest takie pytanie retoryczne, bo przecież to jest oczywista rzecz. Co z tego wynika? Z tego wynika przede wszystkim poprawa sprawności zarządzania w szpitalu. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, no proszę Państwa, jeżeli ja dzisiaj chcę pozyskać fachowca do szpitala, to ja muszę naprawdę użyć wszelkich sił i mocy, żeby go z rynku ściągnąć, zatrudnić i mieć z niego pożytek. Dzisiaj nikt
nie da się zatrudnić za no byle jakie pieniądze, nazwijmy to wprost. I dotyczy to zarówno personelu medycznego, jak i personelu tego tak zwanego szarego. Czyli oszczędność niewielka, ale zmiany korzystne. Myślę, że zmiany korzystne, patrząc w kategorii oszczędności dla szpitala, ogromna oszczędność, tak bym to powiedział. Natomiast nie patrzę na jednostkowe sprawy, bowiem jeżeli mam możliwość zatrudnić fachowca, który gwarantuje mi sukces w postaci poprawy efektywności działalności szpitala, to dla mnie jest to też oszczędność. Tak to traktuję. Panie dyrektorze, pan zostaje, rozumiem? Pan pewnie dyrektor medyczny i trzecią osobą? Pan dyrektor operacyjny Marek Kornet. A jeżeli o specjalistach mowa, to musimy podpytać o neurologów, bo sytuacja jest dramatyczna. Nie tylko w Grudziądzu, ale i w całym kraju. Mówimy o województwie kujawsko-pomorskim. Szpital w Toruniu też już nie ma neurologów, też zamyka oddział udarowy. Jak sytuacja wygląda w naszej lecznicy, bo wiemy, że profesor Bloch zapewniał, że tych neurologów tutaj przybędzie i być może ten oddział udarowy będzie otwarty, przywrócony do działalności. Sytuacja jest faktycznie krytyczna. Oddział udarowy jest w tej chwili zawieszony, natomiast absolutnie prowadzimy wszelkie działania, które mają na celu pozyskanie kadry medycznej z zewnątrz. Jednocześnie też już wytypowaliśmy osoby młode, a więc stażystów i studentów ostatniego roku medycyny, którzy na jesień będą zdawać egzaminy medyczne, egzaminy lekarskie, do tego, żeby rozpoczynali specjalizację z neurologii w naszym szpitalu. Oczywiście to od razu nam nie wyspecjalizuje kadry medycznej oddziału neurologii na tyle, żeby mogła ona samodzielnie pełnić te wszystkie funkcje. Natomiast mamy pewne kierunki działania w zakresie pozyskania kadr z zewnątrz. Niestety dzisiaj to wszystko opiera się na tym, że pozyskanie kadry z zewnątrz uszczupla ten personel w innym miejscu i w skali kraju, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to problem bardzo wielki, ogromny wręcz i my sami drżymy o to, no bo też jesteśmy potencjalnymi pacjentami, mam nadzieję, że nie i nikomu tego nie życzę, natomiast musimy przewidywać różne sytuacje, w związku z tym prowadzimy pewne rozmowy. Czy się każda minuta i to wiemy, to wszyscy wiemy. Ta. Ja pytam też o to, czy są rozmowy na przykład z wojewodą kujawsko-pomorskim, z marszałkiem, bo tutaj chyba to jest niezbędne. Tak, oczywiście. Pan wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zorganizował już dwie konferencje na ten temat z udziałem konsultanta wojewódzkiego, pana doktora Wawrzyniaka. Były poruszane tematy zamykania tych oddziałów, były poruszane tematy pozyskiwania kadr. No niestety trudno tutaj nie obciążać troszeczkę odpowiedzialnością całego systemu, czyli tych, którzy o nim decydują, jak i konsultantów krajowych i wojewódzkich, którzy po prostu w czasie, w terminie nie zadbali o to, aby wskazywać ten problem, bo to nie jest problem dnia dzisiejszego. Ten problem narastał w czasie. Dzisiaj to już jest, mamy po prostu skutek tych zaniedbań. No i my to odnosimy wprost. Natomiast no, nie naprawimy tylko przez narzekanie. Musimy podjąć jakieś działania. Dzisiaj działaniem, które jest podejmowane przez władzę w zakresie usprawnienia działania systemu, jest jakby zmniejszanie zakresu kompetencji dla osób, które mogą wspomagać ten system. Jak widzieliśmy już wobec lekarzy specjalizujących się, wobec rezydentów, których mamy na pokładzie, wobec już nawet studentów ostatnich lat studiów medycznych, stosuje się pewnego rodzaju rozwiązania, które pozwalają im już też wkraczać do jednostek medycznych i podejmować pewne działania pod oczywiście opieką specjalistów, po to, żeby po prostu no, nie zabrakło osób. Nie ma specjalistów. Nie ma specjalistów. Ja mam pytanie odnośnie tego bilansu strat. Kto go przygotował? Czy to była firma zewnętrzna? Ile to kosztowało? I czy te nadużycia znajdą swój finał w organach ścigania na przykład? Bilans strat został przygotowany przez pana dyrektora Marka Korneta wraz z pionem księgowym, pionem finansowo-księgowym. Również prezentacja, przepraszam, została przygotowana przez te osoby. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy one znajdą swój finał w odpowiednich organach, no myślę, że tak, dlatego że jeżeli podejmujemy wiedzę o tym, że coś nosi znamiona, może nosić znamiona przestępstwa, naszym obowiązkiem jest tą sprawę zgłosić do odpowiednich organów i takie działania będziemy czynić tam, gdzie takie podejrzenie jest. Tak? Natomiast ku kosztów żadnych nie było, przygotowaliśmy to we własnym zakresie. Ja jeszcze wczoraj stawiła się do nas Grudziądzanka, która jest pacjentką hematologii i ona też tutaj leczyła się w naszym szpitalu.
z pytaniem, z łzami w oczach, czy ten oddział tutaj zostanie otwarty, przywrócony, bo musi pokonywać kilkadziesiąt kilometrów, żeby dostać się do lekarza, który jest niezbędny w przypadku schorzeń. No. W przypadku oddziału hematologii mieliśmy tutaj taki, że tak powiem, odłam działającego oddziału w Toruniu pod kierownictwem pani dr Całbeckiej. Ten nasz oddział generalnie był oddziałem bardzo nierentownym, dlatego że na nim skupiały się główne procedury związane z przygotowaniem pacjenta do dalszego leczenia. To dalsze leczenie było kontynuowane już w specjalistycznym oddziale w szpitalu w Toruniu. W związku z tym stwierdziliśmy, że ten sposób realizacji świadczeń nie jest dla nas korzystny, a nie było możliwości realizacji ich w inny sposób. W związku z tym ten oddział został zlikwidowany. Mamy oddziały hematologii w Bydgoszczy, w szpitalu Biziela i w Toruniu, i te oddziały zabezpieczają populację w sposób taki, w jaki jest to niezbędne. Natomiast my w drodze restrukturyzacji musieliśmy te decyzje podejmować. Czyli przywrócenie tego oddziału? Nie jest możliwe, absolutnie. Panie dyrektorze, słyszymy coraz bardziej o wariancie Delta. Czy są już jakiekolwiek rozmowy z wojewodą? Czy my znowu mamy się obawiać jako mieszkańcy Grudziądza, że szpital w całości bądź w części większej niż na chwilę obecną zostanie znowu zakowidowany, czyli zostaniemy też odcięci od tej opieki medycznej? Na tą chwilę żadne rozmowy z wojewodą, ani żadne informacje do nas od wojewody nie napływały. Nie były prowadzone też żadne rozmowy w tej kwestii. Ja myślę, że dzisiaj nikt nie wie jeszcze, jaka będzie skala tego problemu, chociaż rozmawiając z personelem wewnątrz szpitala, mamy duże obawy przed tą sytuacją. Nie ma co ukrywać, że nie widzimy żadnych ruchów, które miałyby zmienić sytuację w województwie co do tego, który szpital będzie wiodący. My sami sugerowaliśmy, że dobrze by było, żeby spojrzeć w kierunku miejsca, w którym to skupienie podmiotów leczniczych jest tak duże, że wyodrębnienie jednego z nich dla potrzeb działań w zakresie zwalczania epidemii, pandemii byłoby mniej obciążające dla miasta i jego mieszkańców i okolic w zakresie pozostałej opieki medycznej. Mówimy tu konkretnie o mieście Bydgoszcz, gdzie jest 10 różnego rodzaju szpitali. I ja konkretnie tutaj miałem na myśli szpitale resortowe, bo uważam, że jest jakaś grupa szpitali, która jest przewidziana na sytuacje kryzysowe. Jeżeli nawet mówimy o sytuacjach wyższych stanów gotowości, stanu wojennego i tak dalej, mówimy tu o szpitalach wojskowych, szpitalach ministerialnych, resortowcy MSWiA, a między innymi takie szpitale mamy dwa w Bydgoszczy. Z czego jeden wieloprofilowy o pojemności 500 łóżek, mogący spełniać w pełnym zakresie funkcję szpitala covidowego przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu pacjentów szpitalami uniwersyteckimi oraz innymi szpitalami specjalistycznymi. A więc rozwiązanie jest. Niestety, tak jak mówię, nie ma żadnych informacji na temat tego, aby w tym zakresie były podejmowane jakieś działania, więc nie chcę ukrywać, że liczymy się z tym, iż możemy dalej kontynuować swoją misję jako szpitala covidowego. Z tym, że jaka będzie skala tego zjawiska, nie wiemy. My dalej będziemy chcieli zachować część już tą niezakaźną dla pacjentów, którzy będą potrzebowali wsparcia niezakażonych z tego obszaru tutaj, którym się opiekujemy. Pan Marek Nowak też zarzuca, że sprzedał szpital jako prezydent, może trochę przy udziale pana dyrektora, ze względu na to, że Toruń został uchroniony, Bydgoszcz została uchroniona, gdzie ma inne lecznice, a Grudziądz został pozbawiony tegoż jedynego przecież na naszym terenie szpitala. Tak jak powiedziałem, my na to żadnego wpływu nie mieliśmy, bo nikt nas o zgodę i akceptację nie pytał, po prostu zostało nam to... Mówił, że pytał, że były negocjacje. No nieprawda, absolutnie, że nie. Ja nie słyszałem nic takiego. Mówi. Nie słyszałem. Zwrócił szczególną uwagę, że to nie jest decyzja jednostronna, że były prowadzone negocjacje z samorządem w Grudziądzu i z dyrekcją szpitala. Absolutnie nie. Ja zostałem zaproszony na spotkanie, w którym oznajmiono mi, że szpital będzie szpitalem jednoimiennym rok temu w połowie marca. Wcześniej żadnych rozmów nie prowadziliśmy. Byłem nieco zaskoczony tą sytuacją, choć przedstawiono mi to jako szansę dla szpitala. Niemniej na tą chwilę byłem absolutnie zaskoczony, bowiem żadnych rozmów wcześniej nie prowadziliśmy. Nie było nawet takiej okazji, nie było szansy. My byliśmy tutaj na początku naszych działań jako nowa dyrekcja szpitala. Skupialiśmy się na realizacji programu naprawczego i było to dla nas duże
zaskoczenie, także ja tutaj mówię w pełni autorytatywnie i... To była szansa dla szpitala, jak patrzy pan dyrektor z perspektywy czasu? Tak. Zdecydowanie tak. No, finansowym. Finansowym, ale też i pokazania się, że ten szpital jest potrzebny w systemie, pokazania, że potrafimy swoje zadania spełniać w każdej sytuacji, mimo że była to trudna sytuacja. No wiadomo, że trudno jest spełniać tą podwójną rolę i być szpitalem zakaźnym i jednocześnie leczyć pacjentów pozostałych, więc tutaj w dużym obszarze byliśmy jednak mimo wszystko zamknięci na tych pacjentów. Także, ale absolutnie, no, jak widać po wynikach i po tym, co zyskał szpital, zarówno w sferze opinii o nim, w sferze jego pozycji na rynku świadczeniodawców, jak i też w sferze ekonomiczno-finansowej, no, dzisiaj możemy powiedzieć, że jednak była to jakaś szansa. Natomiast słyszymy w całym kraju o tym, że pacjenci są zaniedbani nie tylko w tym mieście. Możemy też przypomnieć sobie sytuację, w której szpitale niewyznaczone do roli szpitali covidowych zamykały się na przyjęcia pacjentów, zamykały zarówno sferę lecznictwa otwartego, jak i klinicznego, dlatego że obawiały się też o wzrost poziomu zakażeń, o to, że i były też wykluczane całe oddziały niektórych szpitali po stwierdzeniu takich zakażeń. Prawda? Więc tak naprawdę ta opieka medyczna w całym kraju była dość mocno ograniczona dla wszystkich pacjentów. Zresztą pacjenci też sami bali się troszeczkę do tych podmiotów przychodzić, bo bali się po prostu o swoje zdrowie i życie. Proszę Państwa, przewidywany czas na pytania dobiega końca. Niestety ja zapraszam na indywidualne rozmowy, jeżeli mają Państwo. A można tylko liczby, jak w tej chwili wygląda ilość pacjentów covidowych i w strefie czystej? Pacjentów ogółem w szpitalu jest około 470, to jest ruchoma liczba. W sferze zakaźnej jest około 10 pacjentów, w tym jeden pacjent wymagający respiratoroterapii. W sferze niezakaźnej około 460 pacjentów, w tym 8 na dzień wczorajszy było wymagających respiratoroterapii, czyli pacjentów intensywnej terapii. Tak mniej więcej wygląda w tej chwili stan chorych w naszej placówce.